Dzień dobry, cześć, witajcie. Witam was serdecznie. Tak jak widzicie, kopię dzisiaj w jeziorze, także noksik jest, sito jest, wszystko jest. Także kopiemy, szukamy, nowa plaża, nowe możliwości. Może będzie kopalnia niesamowita, może nie, zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Nie mogę się doczekać. Ha, żartuję, już kopię, także już się doczekałem. Jest fajnie, zapraszam was serdecznie do oglądania. Jest na co patrzeć, także oglądajcie. Drodzy widzowie, niedawno powstała nowa strona na Facebooku, Dębowy Poszukiwacz z Pasją. To właśnie na tej stronie będą pojawiać się wszystkie nowości, filmy, zdjęcia, wszystko co tylko związane z kanałem. Żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, wystarczy wcisnąć lubię to. I na bieżąco będą wam przychodzić wszystkie informacje i nowości, wszystkie posty, filmy, wszystko co tylko pojawi się na stronie. Także już teraz przejdź na stronę Facebook i wciśnij lubię to. Ewentualnie w opisie filmu znajdziesz link do strony Dębowy Poszukiwacz z Pasją. No i słuchajcie, pierwszy sygnał 16:17. No i mamy pierwszą monetę, styrano totalnie. Widzę cyferkę 5. Ale chyba cesarstwo, ale nie jestem pewien. Nie wziąłem kurde szczoteczki dzisiaj. No nie powiem wam na ten moment jaka to piątka, no ale jest piątka. No i patrzcie, druga sztuka. I to jest Adolfik 1940 parę. Widzę tutaj swastyczkę. Także tu mamy Adolfika. No powiem wam, fajnie się zaczęło, ciekawie. Dwie stare monety na dzień dobry, także no jest. Jest fajnie. Trzeci staruszek, patrzcie. O, ale to będzie ciężko odczytać cokolwiek z tego. No ale jest trzeci krążek. Trzeci stary. A ja tu na razie będę razem trzymał. Licząc jeszcze na coś ciekawego. Płuczę, szukam i teraz taki fancik, zobaczcie. Sam pocisk. Tam pocisk się trafił, powiem wam, fajnie, ciekawie. Sporo pustych sygnałów, takich ciężkich do ogarnięcia, no ale może w końcu wpadnie pierwsza biżuteria zaraz jakaś. Wszystko się okaże. Tak sobie kopię, powiem wam, jest bardzo dużo ryb i to takich dość sporych. Tutaj takie duże okonie, takie jak dłoń, podpływają do mnie co chwilę. O, tam płyną następne płoteczki jakieś. Bardzo dużo ryb jest. O, tam stoją okonie z tyłu. No ale dobra, mamy, słuchajcie, monetkę następną starą. Teraz zobaczymy, spróbujemy doczytać. Co to jest? Przejrzymy tylko, czy jeszcze czegoś tu nie mamy w sitku. Nie, nie widzę nic więcej. Powiem wam, starą na razie jest. Same stare monetki. Złoto Weimaru jest. To już widzę. Uf, ale ile? Och, zajechane totalnie. Ale widzę kłosy z tyłu, także to będzie złoto Weimaru. Już zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie te rybki, ale już zasuwają. Wszędzie pływają rybeczki. Nie wiem, czy widzicie, ale tam stoi pod samą wodą grupa małych okonków i płoć, no jak przedramię. Spróbujemy podejść kawałek. O, druga jest. Zobaczcie, jakie piękne dwie sztuki. Tuż koło mnie płynie. No i druga. Jakby można było je złapać rękoma. Dosłownie. Ładny sygnał był i patrzcie, jest. Pierwszy dzisiaj. Miedziany. Było miedziany, ale jest. Czekajcie, przepłuczę i sprawdzimy, co to jest.
Taki miedziane dziecięcy, ale jaki ładny. Znak nieskończoności. Także super, super. Dobra. Pierwszy dzisiaj jest, także może się rozruszamy. Zobaczcie, coś mamy. Coś mega cieniutkiego. Och. Mega cieniutki pierścioneczek albo obrączka. Wydaje mi się, że obrączka. Także jest, fajnie. Tu mam jeszcze jeden sygnał od razu w jej miejscu. Zobaczymy zaraz. Będziemy szukać dalej. Tu jest moneta. 10 feningów i to będą adolfiki. Ale w ładnym stanie są. No, powiem wam naprawdę, stan jest bardzo fajny, bardzo zadowalający. Tak mi się wydaje, przynajmniej jak na wodę. Z 38. Naprawdę w ładnym stanie jest ta dyszka. Super. Tak jest. Back to the game, tak to się mówi, tak? No i tak jak mówiłem, nigdy nic nie wiadomo. Zobaczcie, tu mam taki drugi kapselek już jakby. Ale... zobaczcie na to, mamy jakiegoś Sancho Panza. Ołowiany chyba najprawdopodobniej, ale ładny. Pierwszy mój w życiu żołnierzyk. Super. Wow. No niesamowite jest. Nic więcej. Dobra, kopiemy tu dalej. Haha, jest. Złoto Weimaru. Są kłosy. Dyszka. Dyszka zajechana, ale dyszka. Patrzcie, mamy następnego żołnierzyka, tylko ten już nie... nie w całości, tylko kawałek z bębenkiem. Tu? Powiem wam, że to kąpielisko to mnie naprawdę nie przestanie zakiwać. Zobaczcie, jedno dziabnięcie sitem. Mam starą monetę i stary scyzoryk, ale dalej w tym miejscu mam jeszcze sygnały. Z tej strony na pewno nic nie zobaczymy. A drugie też nie będę męczył. No jest to jakiś staruszek. No i zobaczcie, scyzoryk. Już bez tych boczków, nie? No ale jest. No powiem wam. Co za miejsce. No i słuchajcie, ja już widziałem. Już mi się rzucił w oczy. Także jak słyszycie on, to pewnie będziecie wiedzieli co. Jakiś pierścień, pierścionek. Ale już widziałem, że jest fajny, ładny, spory. Zaraz go obejrzymy. O, są rzeczy, które lubię najbardziej. Chyba jak większość poszukiwaczy. Powiem wam, no jest, robi wrażenie niesamowite. Zobaczcie. Ale jest ładny. Z gwiazdkami, pewnie jakieś miedziuszka albo coś. Wątpię, że to będzie złoto. Mimo, że tak wygląda, jakiś mosiąc, coś ten deseń. Będę w domu czyścił, będę sprawdzał. Co nie zmienia faktu, że jest genialny. Piękna sprawa. Wygląda niesamowicie. Będę patrzył, co to jest w domu. Może jakieś 3-3-3 próba? Tak jest. Tak właśnie, tak. Następny. Jak ja to uwielbiam. Piękny sygnał, piękny pierścień. O, wbisie. Takie. Pewnie żaden to rarytas, no ale. Liczy się. Jest. Super. Mamy kolejne złoto Weimaru. Są kłosy. Chyba dyszka, ale nie jestem pewien. Dyszka albo piątka. Też nie wiem, czy nie pamiętam, czy piątki nie były mniejsze. Słuchajcie, mikrosygnał teraz był. Naprawdę mikro. Zobaczcie. Najprawdopodobniej mosiężna. Zobaczcie, jaka ładna zawieszka mała.
Super, co? Piękności do wyczyszczenia. Ale była malutka, no. Było fajnie. Następny stary krążek. Oj, oj, nie wiem. Coś tu może z niego wyjdzie. Piękna dwójeczka. A będzie z którego roku pańskiego? Oj, nie doczytam, ale ładna miedziuszka. Czy miedziuszka? Kolor. Nie no, ładna dwójeczka. Dwa feningi. Kolejna zawieszka, takie maleństwo, patrzcie. Kolejna mini znajdka. Kurczę, to jest ze statuą wolności. Takie maleństwo, zobaczcie. Już wam pokazuję, co znalazłem. Na głębszej wodzie taki staruszek już pęknięty. Ale nie mam pojęcia, co to może być, z czego to może być. Pewnie coś sztucznego, ale mogło być fajne. Także jest kolejna biżuteria, stara biżuteria, ale jakiś szajs metal najprawdopodobniej. Zobaczcie na to. Wow. Pokocham to miejsce. Będzie kopalnią taką, że łoch. Zobaczcie. Jest łańcuszek zerwany. I tu był chyba jakiś... Coś było w środku, zobaczcie, z kotwicami. Piękna sprawa. Yeah. Super. Komuś się zerwało. No, powiem wam, nieźle. Piękna znajdka. Dobra, słuchajcie, zszedłem na chwilę do auta. Szybka mi wymiana baterii i lecę z powrotem, bo naprawdę jest niesamowicie, jest genialnie, powiem wam. I to będzie kopalnia. Ja tu będę przyjeżdżał jeszcze przynajmniej z raz albo dwa razy. Jest niesamowicie, także zmieniam na szybko baterię w GoPro i lecimy dalej szukać, lecimy łowić. Jest super. Mamy kolejną dzisiaj. Druga obrączka. Piękny widok, piękne punce. Jest. Tak, to ja tik tak, a to mały. Tak. Tak jest. Słuchajcie, znalazłem coś takiego. Wygląda to jak zapalniczka, ale nie jestem pewien. Trochę to popłuczmy. No jak dla mnie wygląda na jakąś zapalniczkę, to jest jakiś napis. Łyzy? Kurczę, zrobię wam zdjęcie później, powiem wam. No ciekawy fancik, ciekawa znajdka, co to jest? Moim zdaniem zapalniczka, a waszym? Jak myślicie? Wow, fajnie. Mamy monetkę. No już sprawdzamy jaką. 1924. 24 dwójeczka. Ładnie się mieni. Super. Trzeba się będzie zaraz zwijać, moi drodzy, powiem wam szczerze. Czas powoli będzie jechać do domu. Jeszcze kopnę z 2-3 dołki, może trafię trio złotka i wtedy zawiniemy. Jeszcze stoję prawie po szyję. Zobaczcie, jaki medalik znalazłem. Wow, ale wielki. Pod nim jeszcze dalej mam sygnał. Co tu na nim jest?
Rosa, o, nie wiem, jest chyba Matka Boska. Coś tam, Teresia, no wow, powiem wam, jest naprawdę wow. Wow, no nieźle. Przed chwilą już na wyjściu wykopałem jeszcze coś takiego. Nie dziwiłoby mnie to, jakby nie miało złotego zaczepu. Spróbuję to wypłukać. Trochę wymyć może. Może coś wyjdzie. Co to może być? Słuchajcie, to było zapięcie. Tu była igła. Harburg Wien. Tu na dole coś jeszcze jest, ale nie mogę rozczytać. No, to jest ciekawe jeszcze. Na samym wyjściu, patrzcie. Ale fancior fajny. Superancko. Witajcie moi drodzy na podsumowaniu. Podsumujemy sobie to wszystko zaraz. Ja już jestem w domu, już na miejscu, nie chciałem się tego robić. Za chwilę przeniesiemy się w bardziej słoneczne miejsce i sobie to wszystko podsumujemy. Zobaczcie, co mi udało się wykopać, bo naprawdę było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Chodźcie, idziemy. No i tak to parcie wszystko wygląda. Tyle wyszło rzeczy. Dużo wyszło rzeczy, bo tak, to wszystko, te monety tu. I tu mam pełne pudełeczko, zaraz wam pokażę. To jest reszta fantów. To jest reszta fantów, reszta gratów. Za chwilę wam wszystko pokażę ładnie, wyostrzone z bliska. Zaczynamy od zwykłych rzeczy. Czyli na pierwszy rzut idzie grzybyk. Tak jak widzicie, są jakieś numery seryjne, MF. Jest napis Hong Kong, tak jak mówiłem, taki aluminiowy grzebień, nie mam pojęcia skąd się wziął, no ale ciekawe. Jak tu widzicie z przodu, mamy też ołów, takie mniejsze, większe ciężarki, w sumie 4 sztuki. Moje pierwsze w życiu ołowiane żołnierzyki, bębniarz, ale niestety bez podstawy. No i Sancho Panza. Jest genialny, Meksykaniec. Sombrero musi być, także bardzo fajny, powiem wam. Tym bardziej, że z wody. 3 guziczki. Kalesoniaki jakieś zwykłe pewnie. Mamy łuseczki. 2 sztuki. Wyszedł nam scyzor, to je wcześniej widzieliście. Spróbuję go później otworzyć, może coś z niego wyjdzie, aczkolwiek nie spodziewałbym się za wiele. Jakaś rączka bądź kurek. Powiem wam szczerze, nie jestem do końca pewien. Wydaje mi się, że kurek od czegoś, ale mogę się mylić. Tak to wygląda. No i co, wyszła bardzo fajna zapalniczka. Tu macie nazwę firmy produkującej. Graz. Coś ten deseń. Stara zapalniczka. Powiem wam, że nawet w niezłym stanie jak leżała w wodzie. Kupę czasu pewnie. Fajna sprawa, naprawdę. Bardzo mi się podoba. No i wyszło jeszcze takie cudo na samym końcu, jak wychodziłem. Tak jak widzicie, to była to jakaś przypinka, proporczyk, nie wiem jak to tam nazwać. To co jest na niej napisane, na dole jest napisane pneumatik. Czy to jest tak? Pneumatik Harburg Wien. Z tego co się dowiedziałem, jest to fabryka, była to fabryka gumy i rzeczy, które z gumy były produkowane. Że być może rozdawali na zamknięcie, na 50-lecie, czy tam jakieś inne obchody. Ciekawe, że fabryka była w Wiedniu, a proporczyk znaleziony został w mojej okolicy w Niemczech. Dobra, co dalej? Dalej powiem wam, że było ciekawie, bo wyszło dużo monet. Wyszło dużo, faktem dużo monet takich mało czytelnych, ale już wam pokazuję. Pierwszy raz w ogóle znalazłem na jednym wyjściu tyle monet z okresu wojennego. To wszystko to są Adolfy. 5 feningówki, 1 feningówki. Także tak jak widzicie, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sztuk. Plus mam jeszcze tutaj 2, czyli w sumie 11 sztuk. Te 2 zaraz wam pokażę, bo są po prostu w bardzo fajnym stanie. Także to są takie zajechane Adolfówki. No i z takich fajniejszych. No to tu mamy, patrzcie, 2 feningi, może nie są najbardziej czytelne, ale
Widać co i jak. Powiem wam, jak jeżeli chodzi o stan z wody, to i tak nie jest źle. No i tu mam jeszcze w dość fajnym stanie 10 feningów. Pyk. I pyk. Do tego wszystkiego wyszło tak. Dwa feningi takie. Dwa feningi są z 1924 roku. Bardzo fajne, czytelne. Także super. Wyszło jeszcze takie 10 feningów. Mniej czytelne. Nie wiem z którego roku. No widać, że skrzydła są orzełek. Z tyłu też są zajechane, zabrudzone. Także nawet nie sprawdzałem. Dalej, jeżeli chodzi o monety, mamy złoto Weimaru. 5 sztuk. Też bardzo fajnie. Tu mamy piątkę, mamy dyszkę. Także w większości zajechane, niestety brudne. No ale co zrobić? Co zrobić? No nic się nie da. Tak jak widzicie, kłosy są. No i przechodzimy dalej. Od czego tu zacząć? Dużo rzeczy. Zacznijmy od dołu, od biżuterii, także patrzcie. Mamy taki aluminiowy sygnet był, przeżarty już. Ale mógł być fajny, mógł być ciekawy. Dalej. To najprawdopodobniej jest część spinki do mankietu. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Wpadł taki pierścień damski. Fajnie wyglądający. Wpadł taki drugi pierścień, tak jak widzicie. Tu ma od środka, może widzicie napisy. Jeszcze ich do końca nie rozszyfrowałem, co to jest. No ale wygląda też interesująco, wygląda ciekawie. Dalej. Dwie malutkie, bardzo ciekawe zawieszki, tak jak widzicie. To po prawej, ta mniejsza, wam pokazuję. To najprawdopodobniej jest ten sekretnik, sekretarzyk czy coś, otwiera się. Nie otwierałem, nie próbowałem, spróbuję później. No i oczywiście to drugie maleństwo. Też bardzo fajne, nie wiem, chyba ze Statuą Wolności, ale nie jestem pewien. Dalej. Było 10 centów, to wam nie będę pokazywał. To jest ten pierwszy pierścionek miedziuszka, który udało mi się znaleźć. Tu mamy, zobaczcie, jaki wielki medalik z Jezusem chyba. Wcześniej myślałem, że to Matka Boska, okazuje się, że chyba Jezus jednak. Tak to wygląda z tyłu. No powiem wam, duży, ciężki jest naprawdę. Bardzo, bardzo ładny. Jednocześnie stary. Taka zawieszka, kotwica. W środku był albo kompas, albo jakiś... Chyba kompas, szczerze wam powiem. Tak mi się wydaje, że to był kompas. Super sprawa, naprawdę bardzo, bardzo fajne i widać, że trochę leżało. No i słuchajcie, no. Nasze gwiazdy wieczoru. Duecik. Patrzcie, jak pięknie się błyszczą. Niesamowite. Tą cieńszą znalazłem jako pierwszą, tą grubszą jako drugą. Super, naprawdę, no, niesamowita sprawa, powiem wam. We Włoszech nic nie znalazłem, a pojechałem na kąpielisko i od razu dwie sztuki wpadły. Genialna sprawa, niesamowite. Jest jeszcze coś, co bardzo mnie intryguje. Już wam pokazuję. Są to takie oto zęby albo pazury. Powiem wam, nie mam pojęcia, czy jest w tym coś metalowego i to mi dzwoniło, czy nie. W każdym razie to wyłowiłem w sicie. Czekajcie, no, żeby wam to lepiej pokazać. Może o tu będzie lepiej. Nie mam pojęcia, czyje, czy to jakiś wilk, niedźwiedź, czy co to jest, skąd to się tam wzięło, ale no, są naprawdę przerażające. Z tego wszystkiego gdzieś tam jeszcze jakiś pocisk się trafił. No i w sumie to chyba będzie na tyle.
Także tak to wszystko wyglądało, widzieliście. Wydaje mi się wypad naprawdę owocny i naprawdę, naprawdę ciekawy. Znajdki niesamowite. Dużo fajnych monet. 2 złotka to jest po prostu spełnienie marzeń. Oby na każdym wyjściu. Genialny żołnierzyk. Zapalniczka. No ogólnie wszystkie fanty mi się podobają. Także no, naprawdę, naprawdę mega sztosik. Także to będzie na tyle z mojej strony. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, za to, że byliście. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, klikamy na dole subskrypcję i podajemy dalej, udostępniamy, niech się wieść niesie. Dębowy wrócił do wody. Miłego dnia, miłego popołudnia, trzymajcie się. Cześć.